witamy bardzo serdecznie w świątecznym nastroju. A hasło, które przyświeca tym świętom, zapisane jest w Ewangelii według Łukasza w 2 rozdziale. Tam czytamy tak. Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Przez cały Adwent poznawaliście historię Bożego Narodzenia, od zwiastowania po narodzenie Pana Jezusa wstające. Ostatnio Pani Dorota opowiadała wam, że anioł Gabriel przyszedł do pasterzy i ogłosił im tą wspaniałą nowinę o tym, że Pan Jezus narodził się na świecie. Dzisiaj chciałabym, żebyście poznali ostatnią część tej historii Bożego Narodzenia, ale zanim historia biblijna, zaproście swoich rodziców, rodzeństwo, dziadków i babcie i zaśpiewajmy wspólnie. Myślę, że to dobry czas na rodzinne kolędowanie. Chcielibyśmy was zaprosić do wspólnego zaśpiewania kolędy numer 50 ze śpiewnika kościelnego. Zaśpiewamy pierwszą, drugą i trzecią zwrotkę. Kiedy Jezus się urodził, Bóg umieścił na niebie specjalną gwiazdę. Pewni mędrcy, uczeni, nazywani czasami trzema królami, którzy mieszkali na wschodzie, wiedzieli, że to był znak. Oznaczało to, że narodziło się królewskie dziecię. Ci mędrcy chcieli odwiedzić to dziecko i odbyli długą podróż, podążając za tą gwiazdą. Mędrcy przybyli do króla Heroda w Jerozolimie i powiedzieli: wiemy, że urodził się nowy król. Czy możesz nam powiedzieć, gdzie on jest? To bardzo zaniepokoiło króla. Nie chciał, by kogoś innego nazywano królem. Nie wiedział, że ten młody król był królem i ziemi, i nieba. Nie wiedział, że był Synem Bożym. Nie znam tego młodego króla, powiedział Herod. Ale idźcie go odnaleźć, a potem powiedzcie mi, gdzie on jest. Wtedy mędrcy udali się w drogę, a gwiazda zaprowadziła ich do miejsca, gdzie był Jezus. Byli bardzo szczęśliwi, że go znaleźli. Gdy go zobaczyli, pokłonili się przed nim i ofiarowali mu słodko pachnące, błyszczące i złote dary. Bóg wiedział, że król Herod nie chciał, by ktoś inny nazwany był królem. Bóg zesłał mędrcom sen, w którym przestrzegł ich, aby nie mówili Herodowi, gdzie jest dziecię. Więc mędrcy wrócili do domu i nie powiedzieli Herodowi, gdzie znaleźli Jezusa. Mędrcy
nie wrócili do króla Heroda, Herod bardzo się zdenerwował. Chciał odnaleźć tego młodego króla i go zabić, gdyż chciał być jedynym królem w okolicy. Ale Bóg wiedział, o czym myślał Herod. Bóg zesłał we śnie Józefowi anioła. Anioł powiedział: uciekajcie do Egiptu i zostańcie tam, aż powiem, że możecie wrócić. Wtedy Józef i Maria i dzieciątko Jezus pojechali do Egiptu i żyli tam aż do śmierci Heroda. Wtedy anioł znowu przyszedł do Józefa i powiedział mu: jest już bezpiecznie, możecie wrócić do waszego domu. To już koniec tej pięknej historii Bożego Narodzenia, którą poznawaliście po kolei od pierwszej niedzieli Adwentu. Sprawdźmy teraz, co udało wam się z tej historii zapamiętać. Na ekranie widzicie teraz jedną z ilustracji, która pokazała się w jednej z poprzednich szkółek. Przypomnijcie sobie, jakiej historii dotyczyła i co przedstawia. Opowiedzcie o tym rodzicom. Ciekawe, czy uda wam się dobrze opowiedzieć. A za chwilę pojawią się też kolejne zdjęcia, kolejne ilustracje. Spróbujcie przypomnieć sobie fragmenty historii biblijnej, historii Bożego Narodzenia, które przedstawiają. Powodzenia! Zaśpiewajcie razem z nami kolędę numer 109 ze śpiewnika kościelnego. Zaśpiewamy pierwsze dwie zwrotki. Teraz swoje ręce, będziemy chcieli się modlić. Kochany Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty tak bardzo nas kochasz,
że posłałeś swojego Syna Jezusa na świat, aby On stał się naszym wybawieniem. Dziękujemy Ci za to, że urodził się dla nas i prosimy Cię, aby urodził się także w naszych sercach. Wysłuchaj nas przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zaśpiewajcie razem z nami kolędę numer 73 ze śpiewnika kościelnego. Zaśpiewamy pierwszą i piątą zwrotkę. Dzisiaj warsztaty kulinarne, a będziemy chciały razem z Sonią i z Gabrysią przygotować dla Was makiełkę. Mamy nadzieję, że pokażemy Wam, jak taką makiełkę wigilijną przygotować i będziecie potrafili zrobić taką samą w domu. Gabrysia będzie robić makiełkę z białego maku, a Sonia będzie robić makiełkę z niebieskiego maku. Możecie wybrać w domu taki mak, jaki lubicie bardziej. Ta z niebieskiego maku jest troszkę bardziej tradycyjna, z białego maku być może będzie jakąś nowością w Waszych rodzinach. Oczywiście Wasze mamy i babcie pewnie od początku gotowały mak, potem go mieliły, słodziły, dodawały bakalie. My, żeby było łatwiej, żeby każdy z Was potrafił sam taką makiełkę zrobić, mamy tutaj takie gotowe masy makowe, można je kupić w marketach. I wtedy bez żadnego problemu, nawet w wigilijny poranek zdążycie taką makiełkę zrobić. Gabrysia, to są dwie Twoje puszki. To jest, Sonia, Twoja puszka. Do tego potrzebujemy jeszcze bułkę. To jest bułka, nie chleb, ale bułka. I potrzebujemy gorące mleko. A możemy jeszcze do tego użyć Wasze ulubione bakalie. Mogą być rodzynki albo żurawina. My mamy akurat płatki migdałowe, które u nas w domu cieszą się największym powodzeniem. I co robimy na początku? Dziewczyny, układamy na spodzie jedną warstwę bułki. Weź sobie, tobie starczy tutaj jedna kanapka na dno. O. Ja Soni zaraz podam. I tutaj jeszcze taką malutką można wsadzić z boczku. O. Sonia. A, tobie wystarczy jedna. Dobra. No to teraz otwieramy Wasze masy makowe. Proszę, masz otwartą. Uważaj, bo ta puszka może być ostra i można się uciąć. Tak samo tutaj, Sonia. Proszę, to będzie Twoja masa makowa. O, i proszę bardzo, wykładamy łyżką warstwę takiej grubości gdzieś, o tyle, masy makowej do Waszych misek. O. No, musisz więcej wziąć, popatrz, taką wielką łychę. Cyk. O, i teraz sobie ładnie tutaj, no. Sonia, też wielką łychę. Tu sobie zgarnij. Popatrz. O, zrób tak. O, i teraz sobie rozsmaruj ładnie. O, nawet pies się przyszedł zainteresować, co to za potrawa wigilijna tutaj będzie robiona. Zobaczcie. Tak? Macie już ułożone? Pokaż tam, jeszcze trochę możemy dołożyć. Nie oblizujemy paluszków, bo pamiętamy, że musimy pilnować też, żeby to było przygotowane
higienicznie, żeby chętnie wszyscy potem tego spróbowali. O! Świetnie. I teraz, jak już mamy warstwę maku, to rozkładamy kolejną warstwę bułki. Proszę bardzo, Gabrysia, weź bułkę. Układamy bułkę. Zonia, weź bułkę. Tak. Możesz przerwać i dać połówkę, żeby nie była jedna na drugiej. Świetnie. I dajemy kolejną warstwę maku. Nie dawać, bo ja jeszcze układam. Aha, ty jeszcze układasz, dobra. Telefony nam dzwonią, być może jakieś życzenia świąteczne, ale my odzwonimy później, bo teraz, proszę, bo teraz będziemy, tak, będziemy robić dalej makierkę. Proszę, tu masz otwartą drugą puszkę. Sonia, musisz więcej, bo tak to będzie sama bułka. Rączki umyłyście wcześniej, więc nawet jeżeli będzie trzeba trochę sobie palcem pomóc, to myślę, że nic się nie stanie. Umyłam rączki już kiedyś. Daj trochę więcej tego maku. O. Dawałam. No dużo, bo to ma być. I następny. Następny. Tak, i następną porcję bułki tutaj. Biorę. O. Sonia, ty daj więcej maku, bo tobie się już nie zmieści trzecia porcja bułki. Daj tutaj solidną porcję maku. Tak. Gabrysia, tu jeszcze chlebek. Kółeczkę. I popatrz, ostatnią porcję maku ja tu już wygrzebię ci cały ten mak. Rozprostuj go. Tak. I teraz, o, patrzcie, jak się nasz pies niecierpliwi. Armin, musisz poczekać. Bo on chce sipie. Nie, chyba chce spróbować naszej potrawy. I teraz słuchajcie, no Gabrysia, jak tam twoje? Ale to ja ci pomogę, co? No musisz dobrze rozprostować. No to już może paluszkiem więcej nie. Oj. Mamy tu chusteczki, proszę wytrzyj chusteczką. Tak. I kiedy już mamy ułożone warstwy. Dajemy mleko. Wytrzyj rączki. Dajemy mleko, mamo. Tak, dajemy mleko. Zobaczcie, tutaj dobrze widać, że musimy układać warstwę bułki, warstwę maku, warstwę bułki, warstwę maku. I na końcu, to ja zrobię, bo to jest gorące, słuchajcie, mleko musi być gorące i polewamy tą makiełkę mlekiem. Nie, mleko jest gorące, to raczej ja zrobię. O, czasem może być tak, że to mleko nie chce za bardzo wsiąknąć, bo na przykład zbyt mocno ugniotłyście tą masę. Wtedy tyłem łyżki można zrobić o, takie dziurki, którymi to mleko aż do dna popłynie. Ja też to zrobię. No, musisz trzymać tu za końcówkę. Ja to zrobię. O, proszę. Jak ta makiełka troszkę dłużej postoi, to to mleko sobie spokojnie wsiąknie. Trzeba zrobić tak, żeby makiełka była dobrze namoczona mlekiem. Oj, rozrabiam. I jak będzie dobrze namoczona mlekiem, wtedy będzie naprawdę pyszna. I na wierzchu, Sonia, możesz posypać tą makiełkę migdałami. Już wystarczy, Gabrysia, to samo wsiąknie.
zostaw, zostaw. Całą posyp tutaj z góry, żeby ładnie wyglądała. Mogę ci tak przechylić, a ty sobie zgarnij. O, widzisz? Świetnie. Gabrysia, teraz ty. Proszę. Twoja to jest ekstra migdałowa. Uwielbiam taką. Uwielbiasz taką, świetnie. Słuchajcie, mak, mleko będzie sobie w mak powoli wsiąkać. Jak zostawicie tak na godzinkę makiełkę do odstania, to bułka pięknie namoknie, a za godzinę możecie już brać talerzyk, łyżkę i próbować naszego makowego deseru. Życzę Wam smacznego. Mam nadzieję, że będziecie się razem z rodzicami, z rodzeństwem, ze wszystkimi Waszymi świątecznymi gośćmi delektować pyszną makiełką. Będę się cieszyć, jeżeli też zrobicie zdjęcia swoich makiełek i poślecie do nas, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wyszły Wasze kulinarne arcydzieła. Kończymy 2020 rok. To był dziwny i bardzo trudny rok. Przez ten czas musieliście bardzo wiele nowych rzeczy się nauczyć. Musieliście nauczyć się, jak uczyć się samemu. Nie mogliście chodzić do szkoły, do przedszkola. Bardzo często nie mogliście spotykać się ze swoimi kolegami i koleżankami. Jak myślisz, Gabrysia, lepiej było chodzić do szkoły, czy uczyć się w domu? Szkoła. Ja myślę, że wielu z Was tak myśli, że lepiej było chodzić do szkoły i wolelibyście wrócić już do normalności. Ale musimy szukać też pozytywnych stron tej pandemii. Myślę, że jedną z nich jest to, że mogliśmy zacząć się spotykać. Kiedy w marcu razem z Gabrysią nagrywałyśmy spontanicznie pierwszą szkółkę niedzielną, nie wiedziałyśmy o tym, że tak wielu z Was będzie chciało ją oglądać. Bardzo Wam za to dziękujemy, że od marca cały czas byliście z nami. Dziękuję w imieniu swoim, w imieniu Gabrysi. Dziękuję też w imieniu pani diakon Doroty Obracaj. Ale chcemy podziękować nie tylko Wam i Waszym rodzicom za Waszą obecność, za Waszą współpracę. Chcemy podziękować też za mnóstwo dobrych wiadomości, które dostawaliśmy od Was. Te wiadomości, te podniesione kciuki na YouTubie są dla nas bardzo, bardzo ważne. One dają nam sygnał, że to, co robimy, ma sens, że to, co robimy, jest potrzebne. Więc jeśli macie ochotę do nas napisać, piszcie, zawsze z niecierpliwością czekamy na Wasze wiadomości. Ale chcemy, aby nasze szkółki były coraz lepsze, coraz ciekawsze, dlatego z nowym rokiem chcemy wprowadzić coś nowego. Chcemy wprowadzić zmiany, abyście mogli oglądać nie tylko szkółki prowadzone przeze mnie, przez Gabrysię, przez panią Dorotę, ale abyście mogli zobaczyć szkółki prowadzone też przez innych nauczycieli z naszego kościoła. Dlatego chcemy dzisiaj bardzo serdecznie podziękować Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej, która jako pierwsza wyciągnęła do nas rękę i pomogła publikować szkółki dla Was. Chcemy podziękować księdzu Andrzejowi Wójcikowi, księdzu Janowi Kurko. Chcemy podziękować panu Piotrowi Pizoniowi, który regularnie montował nasze szkółki, aby mogły wyglądać tak, jak Wy widzieliście je w internecie. Chcemy podziękować wszystkim tym, którzy wspierali nas, którzy dopingowali, którzy dodawali nam motywacji do tego, aby nagrywać dalej. Od stycznia znajdziecie nas na kanale YouTube Centrum Misji i Ewangelizacji. Oglądajcie szkółki. A jeśli chcielibyście wesprzeć naszą służbę swoimi ofiarami, możecie składać je na konto Centrum Misji i Ewangelizacji z dopiskiem Szkółki Online.